Uwaga pacjenci, szpital na Parkidce rozpoczyna ważną operację. Chodzi o remont bloku operacyjnego, czyli w sumie o remont 6 sal. Ruszamy z bardzo dużym remontem, no i długo też wyczekiwanym. To remont bloku operacyjnego. Na razie mamy 6 sal operacyjnych, po tym remoncie tych sal będzie 7. To co najważniejsze, szpital dzięki temu remontowi zyska nowoczesne sale z również nowoczesnym sprzętem. Natomiast ta sala jednak, która dojdzie, także poprawi zdecydowanie komfort pracy później naszych specjalistów. I co ciekawe, z 6 sal zostanie utworzonych 7. Inne ważne pytanie, czy remont pomieszczeń nie sprawi, że wydłużą się kolejki oczekujących na operację? Na pewno liczymy też na współpracę z innymi ośrodkami po to, żeby takie zabiegi wykonywać. Natomiast nie ukrywam, że już odpowiednio tak zaplanowaliśmy pracę na ten czas, kiedy ten remont będzie się odbywał, żeby nie było tutaj żadnych większych komplikacji. Oddziały pomiędzy sobą porozumiały się w odpowiedni sposób. Już zaczynamy układać dyżury, tak żeby nic nieprzewidzianego się u nas nie działo. Są też sale, które, dzięki którym ta praca będzie mogła być normalnie zachowana. Remont potrwa na pewno do końca tego roku. Koszt tej ważnej operacji sal to 21 milionów złotych, plus 4 miliony na nowy sprzęt medyczny. Kto był tak szczodrym sponsorem? Pieniądze to wkład własny oraz środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.